No i co tam? Fajny był mundial. Fajnie sobie pograliśmy. Dwa absurdalne mecze i wyszliśmy z grupy. Jeden przeciętny z Arabią Saudyjską. Pograliśmy sobie w piłeczkę. A jak się to super oglądało? Ja. Historyczne osiągnięcie. 30 parę lat. Nie wyszliśmy z grupy na mundialu i nam się udało. A w jakim stylu? Co za emocje? Cały świat nas podziwia. Fantastyczne osiągnięcie. Bardzo się cieszę. Na meczyk z Francją. Też coś imponującego. No pograliśmy sobie, cel zrealizowany jest. Super, Michniewicz na kolejne parę lat będzie i będziemy dalej grać w piłeczkę. Nie, to nie jest tak, że oglądałem mecz z Francją, po prostu wiem jak on się skończy, jest niedziela 12. Więc jakby to nie jest trudne do przewidzenia, każdy by to przewidział. No, ale dzisiaj możemy porozmawiać w końcu o czymś ciekawszym. Lech Poznań. Pogadamy sobie dzisiaj o okienku transferowym, jak będzie wyglądało w tej zimy. Przejdziemy sobie pozycja po pozycji, tak jak robiliśmy to latem. Ja Was zapraszam gorąco do komentarzy. Możecie dać znać, jakie pozycje Lech powinien przede wszystkim wzmocnić. No ja o tym oczywiście też dzisiaj opowiem. Przejdziemy sobie tak, mówię, od bramkarza, przez obronę, pomoc, aż do napastników, jakich mamy. No i też podzielę się swoimi newsami, bo co nieco wiem, nie wiem dużo, ale coś wiem. W gazetach nie piszą na razie nic, więc ja wam opowiem, ja od tego jestem. Zapraszam. Jak wam się oczywiście spodoba, no ja gorąco zachęcam do tego, żeby zostawić łapkę w górę, bo to super działa na algorytmy, filmy się pokazują wtedy szerszemu gronu odbiorców. Subskrypcje, one fajnie rosną, naprawdę bardzo się cieszę za całe wasze wsparcie. No i co, przechodzimy już do konkretów. Nie będę ukrywał, że jestem absolutnie zaskoczony tym, jak dobrze obsadzona w tym momencie jest pozycja bramkarza, bo Bednarek jest jednym z najlepszych bramkarzy ligi, co do tego chyba nie ma w ogóle nikt wątpliwości. Jest paru naprawdę dobrych bramkarzy, którzy pokazują w tym momencie, ale Bednarek jest jednym z nich i w Lechu czegoś takiego dawno nie było. Nie było takiej sytuacji, gdzie Lech miał bramkarza, który był naprawdę konkurencyjny względem innych bramkarzy grających w Ekstraklasie, a Bednarek przeszedł absolutnie super metamorfozę. No i jest taką jedynką, bardzo mocno solidną jedynką, no ale też wpływa na to, że Lech ma słabą dwójkę, a w sumie absurdalnie słabą dwójkę, no bo jest nim Rutko. Rutko w Lechu jest spalony absolutnie. Rutko zawalił nam i Puchar Polski, i rozgrywki europejskie. No całe szczęście nadal jesteśmy w lidze konferencji Europy, ale no to co zrobił Rutko to jest absurd. Pan Rzońca sprowadził absurdalnego piłkarza. No w sumie też to nie jest jego wina do końca, no bo to jest piłkarz, który nie powinien tutaj znaleźć, a nie jest to jego wina, że tutaj trafił, tylko pana Rzońcy. Oczywiście. No i tak, wiemy w każdym razie, że Rutko chce odejść. Wiemy, że mamy w tym momencie Bednarka, który jest bardzo mocną jedynką. Mamy Bąkowskiego, który w tym momencie jest bramkarzem rezerw. No i mamy Mrozka, który wypożyczony jest do Stali Mielec. Co w takim razie możemy zrobić? Przede wszystkim można pozbyć się Rutki w tym momencie i zostajemy na rundę wiosenną z Bednarkiem i zostajemy z Bąkowskim. Można sprowadzić Mrozka, ale pytanie, czy warto sprowadzać Mrozka, kiedy on ma bardzo silną pozycję w Stali Mielec i może zakończyć cały sezon jako jedynka jednej z rewelacji, może przynajmniej na tym etapie rewelacji Ekstraklasy. No, spisuje się Mrozek też tam bardzo dobrze i na pewno jest Mrozek w top 3 w tym momencie najlepszych bramkarzy Ekstraklasy, jeżeli chodzi o formę, nie wiem czy umiejętności, bo to musi pokazać trochę bardziej długodystansowo. No w każdym razie jest się z czego cieszyć i pytanie, czy chcemy mu to odbierać. Z drugiej strony, no życie to nie jest FIFA ani Football Manager, więc trudno przejść przez całą rundę Ekstraklasy mając dwóch bramkarzy. No bo w momencie, kiedy w tym momencie wypadnie Bednarek, oczywiście w żadnym wypadku mu tego nie życzę, bo to super człowiek, super bramkarz. Ale jeżeli by taka sytuacja się stała, zostajemy z Bąkowskim. A jakby ja wiem, co sądzimy o Rutce. Ja zgadzam się w pełni, że Rutko jest fatalny, ale Rutko był też dwójką nie bez powodu. No jednak Rutko mimo wszystko nadal ma większe umiejętności niż Bąkowski. Może nie radzi sobie z presją, może są inne powody. Pewnie Bąkowski broniłby lepiej, ale też przez sztab, Rutko był obsadzony jako ten bramkarz numer 2, no i nie bez powodu on przykładowo wystąpił w Pucharze Polski. Czy Bąkowski zapewniłby jakąś jakość jako dwójka na tym etapie rozwoju, tego nie wiemy. W związku z czym przydałby się jeszcze jakiś bramkarz, więc teraz możemy albo sprowadzić Mrozka, albo zostawić Rutkę jeszcze na pół roku, co wydaje się głupie, tak samo jak sprowadzenie Mrozka. Albo można sprowadzić drugiego bramkarza ponownie na pół roku, albo na stałe do rywalizacji. Prawdopodobnie ta opcja numer 3 jest najbardziej realną opcją, bo w tym momencie wiem, że Lech obserwuje rynek hiszpański, Lech obserwuje rynek włoski i rozgląda się właśnie za bramkarzem.
I teraz pytanie właśnie, czy chciałbyś sprowadzić bramkarza numer 2 na pół roku, żeby uzupełnić tę lukę w tym momencie, albo sprowadzić bramkarza numer 2 już do takiej 100% rywalizacji. Ale jeżeli sprowadzi bramkarza do rywalizacji, no to wtedy w przyszłym sezonie o miano pierwszego bramkarza będzie walczyć Bąkowski, Bednarek, Mrozek i nowy bramkarz. Czy będzie 4 bramkarzy. No i wiecie, w Legii się na przykład to jest ok, bo w Legii jest 3 bardzo silnych bramkarzy. Pytanie, czy w Lechu znowu nie chcemy dać szans młodzieżowcowi? No bo albo Bąkowski, albo Mrozek moim zdaniem powinni dostać szansę, no bo dwoje z PiS jest całkiem nieźle, szczególnie Mrozek w tym momencie. Więc przyszły sezon idealnie w stanie chciałbym zacząć mając Bednarka, Mrozka i Bąkowskiego bez jakiegoś czwartego bramkarza. Więc myślę, że idealne rozwiązanie byłoby sprowadzenie kogoś, kto chciałby przyjść na pół roku i powalczyć po prostu o pierwsze miejsce z jakąś klauzulą wykupu ewentualnie, jeżeli byłby zajebistym bramkarzem. Natomiast czy to się wydarzy? Tego nie wiemy. Tak jak mówię, Lech obserwuje te południe Europy celem sprowadzenia bramkarza. Czy do tego dojdzie i na jakiej zasadzie, tego jeszcze nie wiemy, na to musimy poczekać. Jeżeli chodzi o prawą obronę, tutaj sytuacja jest w miarę klarowna. Mamy świetnego Pereira i bardzo dobrego zmiennika, jakim jest Czerwiński. Tylko Czerwińskiemu wygasa kontrakt. Więc jeżeli by się udało przedłużyć Czerwińskiego, no który też już ma swoje lata, szczególnie, że często ci obrońcy czy wahadłowi potrzebują dynamiki, no nie są tak długowieczni jak inne pozycje. Przykładowo, jeżeli udało by się Czerwińskiego przedłużyć na 2 lata i z takim faktem, że on pogodził się z funkcją rezerwowego, dla mnie to jest super opcja, bo innego polskiego prawego obrońcy nie znajdziemy. No ponieważ też Czerwiński no jest Polakiem, więc ten limit obcokrajowców go tutaj nie obejmuje. Więc to jest kolejna jego zaleta duża. Natomiast no, trzeba się pogodzić z taką rolą, ponieważ wierzę, że to jest zawodnik, który w wielu klubach ekstraklasie ze środka tabeli, z dolnej połówki tabeli na pewno mógłby pełnić rolę tego podstawowego obrońcy. Tutaj mamy bardzo duży komfort. Plus, co jest zaletą Czerwińskiego? Jeżeli chcielibyśmy grać trójką obrońców z wahadłowymi, no to Czerwiński jako ten wahadłowy na pewno się sprawdzi, bo to jest taki profil też pod wahadło, żeby który zawodnik, który mógłby grać wyżej. Pereira może niekoniecznie, bo Pereira ma inne zalety, które często można byłoby lepiej wykorzystać, jeżeli by on atakował z głębi pola albo wchodząc w środek boiska. Czerwiński jest po prostu bardzo dynamicznym zawodnikiem, który mógłby biegać od pola karnego do pola karnego, no przy linii bocznej oczywiście. Więc jeżeli udałoby się go przedłużyć na takich warunkach, jakich wspomniałem, byłaby to na pewno duża zaleta dla Lecha, no wartość dodana rozkładu na pewno. No o Żukowskim nie ma co gadać. Żukowski nie zostanie wykupiony. Żukowski to jest mocnik rezerw i no, dziwny transfer, bardzo dziwny transfer, więc po prostu jest, no, ale no, go nie przedłużę na pewno. W Lechu jeszcze jest Filip Borowski, bardzo fajny chłopak swoją drogą, który gra w tym momencie z Zagłębia Sosnowiec. Jest prawym obrońcą 19-letnim, więc być może to jest miejsce szykowane pod niego. Natomiast to też jest duże ryzyko na przyszły sezon, żeby występować z bardzo dobrym Pereirą. Ale no w przypadku kontuzji do dużego nawału meczów, tak jak miało to w tym sezonie, żeby występował go 19-letni chłopak, to jest ryzyko. Być może Lech je podejmie, być może nie. Natomiast też jest taka alternatywa, o której warto wspomnieć. Jeżeli chodzi natomiast o środkowych obrońców, no tutaj sytuacja jest skomplikowana i na pewno tutaj jest jednym z tych podstawowych miejsc, którego ja nalegałbym na wzmocnienie. Wrócił Salamon, więc jest super, jest przedłużony Milić, więc jest super. No i tak, chodzi Szatka, bo co do tego nie mamy wątpliwości, że Szatka kontraktu nie przedłuży. Jest Dagerstal, którego sytuacja jest skomplikowana, no bo wiemy, jak wypożyczenia mają miejsce z klubami z Rosji. FIFA nadal nie określa się za bardzo, co będzie można zrobić w przyszłym sezonie, czy będzie można go wykupić, jeżeli tak, to na jakich warunkach. A Dagerstal byłby super na pewno w naszym składzie. Jest Pingot, który myślę przy aktualnej sytuacji kadrowej na pewno opłacałoby się go w tym momencie wypożyczyć na pół roku, no bo też takie plany były latem, żeby go wypożyczyć, on jednak został ze względu na to, jakie kontuzje mieliśmy na początku sezonu. No i teraz bym go wypożyczył. No ale na pewno jeden stoper powinien do nas trafić. Pytanie, czy teraz? Pytanie, czy latem? Zawsze lepiej jest robić te transfery trochę wcześniej, na przykładzie Rakowa. Rakow zawsze wcześniej uzupełnia te pozycje, no bo i tak będzie nam tych zawodników brakować, więc tutaj jest konieczne wzmocnienie. Jeżeli chodzi o lewą obronę, tutaj sytuacja jest akurat trochę bardziej zagmatwana. No bo mamy Douglasa, który jest fantastycznym zawodnikiem zasłużonym dla Lecha, Mistrzostwa Polski 2, przecież zdobył z nami wcześniej jako zawodnik podstawowy, teraz jako taka rezerwa, chociaż też w tym sezonie ze względu na formę Reboczo często występuje w podstawie, ale on jest zawodnikiem wiekowym, szczerze mówiąc.
I oprócz tego, że no, jest zawodnikiem z bardzo fajną techniką, brakuje mu dynamiki, a na lewej, prawej obronie wahadle to jest coś, czego nam na pewno brakuje. Tak jak mówiłem w przypadku Czerwińskiego, to są atrybuty, które jednak są bardzo istotne na tej pozycji, więc nie przedłużałbym Douglasa. Oczywiście z honorami bym go pożegnał. Ewentualnie, jeżeli by chciał, tak jak Kriwiec, tak jak Cywka, Wojtkowiak, może być zawodnikiem rezerw, ale to nie jest zawodnik, który jeszcze do rezerw się nadaje. On naprawdę może jeszcze pograć nawet 2 lata w jakimś fajnym klubie. Może na Cyprze, czy jakichś takich, wiecie, wakacyjkach do dobrego piłkarza. Natomiast to Douglas też dużo zarabia, a nie ma takiego wkładu w drużynę. O tym też trzeba pamiętać. Jeżeli chodzi o Reboczo, no Reboczo jest to pewnie drugi największy zjazd w tym sezonie obok Amarala. No i on ma kontrakt do tego lata z możliwością przedłużenia. Czy ja bym go przedłużał? Patrząc na formę z tego sezonu, nie, bo też dużo zarabia. Patrząc na formę z poprzedniego sezonu, nie miałbym co do tego wątpliwości. Tutaj przydałyby się już osoby, żeby się wypowiedziały, które mają więcej informacji niż ja. Czyli żeby podjął decyzję po prostu klub. Bo ja mam mega ambiwalentne odczucia co do Reboczo w tym momencie. Trudno mi się jednoznacznie określić co do niego. Jeżeli chodzi o to przykładowe też możliwość gry na lewym wahadle, też myślę, że to jest jedna z niewielu osób, które miałyby taką możliwość. No mamy według mnie do gry na wahadle Czerwińskiego, Skurasia i ewentualnie Reboczo. Natomiast, tak jak pytanie, to trzeba przeanalizować bardzo dokładnie wszystkie za, wszystkie przeciw i żeby klub podjął decyzję. Jeżeli formę poprawi wiosną, ja bym go przedłużył. Jeżeli nie, to bym się zastanawiał. Pytanie, jakie mamy alternatywy i szczególnie w przypadku, kiedy moim zdaniem Douglas powinien już się z nami pożegnać, czy Lech wprowadziłby wtedy 2 obrońców i podjął takie ryzyko. No ja bym chyba nie był za tym, tylko ewentualnie Reboczo bym jeszcze przedłużył. Jeżeli chodzi o środkowych pomocników defensywnych, mamy dość duży komfort, ponieważ mamy przedłużonego Kwekweskirego, mamy świetnego piłkarza, jakim jest Jesper Kalsztyn, mamy Murawskiego, który jest w topowej formie, nawet reprezentacyjnej, jak to się teraz mówi. Natomiast, priorytet to przedłużenie Kalsztyna, Murawskiego, jeżeli się da również. Kolejna rzecz to jest taka, że nadal nie mamy takiej ósemki, którymi atrybutami byłby dribbling i zdobywanie przestrzeni z piłką przy nodze, no bo żaden aktualnie z tych cofniętych naszych pomocników tego nie potrafi. No ja liczyłem, że Sousa będzie kimś takim, Marchiński mógłby być kimś takim, taki ktoś bardziej o profilu Tiby, który rzeczywiście byłby takim bardzo kreatywnym zawodnikiem, no bo oczywiście Kalsztyn często podchodzi wyżej, wchodzi w pole karne, ale no nie robi tego jakby z piłką przy nodze, nie zdobywa często takiej przestrzeni. Oczywiście Kalsztyn, jego zaletą jest to, że ma fajną kontrolę tej piłki, robi bardzo fajne kółeczka, potrafi w miejscu wyminąć przeciwnika, ale mówimy o trochę innych zaletach, takiego zawodnika brakuje. Czy Lech chciałby w tym momencie kogoś takiego sprowadzić? Fajnie by było, jeżeli by chciał. Natomiast ta pozycja w tym momencie jest w Lechu bardzo dobrze obsadzona. Jeżeli chodzi o skrzydła, to jest kolejny moim zdaniem oprócz środkowego obrońcy, lewego obrońcy, priorytet transferowy dla Lecha. No i wiemy już co do tego bez cienia wątpliwości, że Lech kogoś na tę pozycję szuka. Nie wiem jaki jest to kierunek, natomiast wiem, że szuka na pewno skrzydłowych. I teraz pytanie, dlaczego to robi? No przede wszystkim no, nie będzie Gio, który nie jest podstawowym zawodnikiem, ani nawet zawodnikiem, który za bardzo się sprawdza w Lechu Poznań, ale no, nie ma opcji, żeby Lech go wykupił za 7 milionów euro, a to jest cena w tym momencie Dynama. Więc z Gio się pożegnamy, no nie ma innej opcji, żeby raczej Lech przedłużył jego wypożyczenie. Skóraś, no po tym sezonie też nie widzę możliwości, żeby został, no bo debiut reprezentacji, fantastyczna gra w europejskich pucharach, no kogoś Lech musi sprzedać, więc pewnie sprzeda przede wszystkim Skurasia. Oprócz tego mamy Krzysia Weldę i mamy Balue i też trudno mi sobie wyobrazić, żeby obydwoje w tym momencie zostali na kolejny sezon. Raczej uważam, że któryś z nich odejdzie, no bo żaden z nich pewnie nie daje tego, czego Lech by oczekiwał, więc Lech pewnie będzie chciał ich sprzeniężyć. Być może Balue, który się nie sprawdza aż tak od 1,5 roku, no dzisiaj, a wtedy może się nie będzie sprawdzać przez 2 lata na koniec sezonu. No i Weldę, który być może Lech chętnie by się Weldę pozbył, nie ze względu na liczby, ale ze względu trochę na taki
chimeryczny charakter zawodnika. No ale no, liczby ma fajne. No i pytanie, jak będzie teraz sprawdzał w Ekstraklasie, zgodnie z moimi przewidywaniami, no on nie lubi Ekstraklasy, a rozgrywek europejskich teraz nie będzie za dużo, więc tego forma to może być duży znak zapytania, więc tutaj wzmocnienie będzie absolutnie konieczne. W rezerwach jest Antczak, jest Wilak, którzy bardzo fajnie się sprawują, być może to będą kolejni piłkarze, którzy będą się pokazywać do gry, może oni dostaną w przyszłym sezonie szansę, być może dostaną jeszcze w tym sezonie szansę. Fajnie byłoby to na pewno zobaczyć, aczkolwiek no myślę, że to jest skrzydłowy. Przynajmniej jeden, a myślę, że dwóch w najbliższym czasie do Lecha trafi. Jeżeli chodzi o tych pomocników ofensywnych, mamy w tym momencie Amarala, który no ma gigantyczny zjazd z jednego z najlepszych zawodników poprzedniego sezonu do gościa, który wygląda fatalnie na boisku, który przedłużył niedawno kontrakt i którym być może jest zainteresowanych parę klubów. Przykładowo, jeżeli zespół Macieja Skorży zaoferowałby zderzała Amarala w tym momencie 1 000 000 euro, co zrobić? Możecie napisać w komentarzu, co wy byście zrobili. Ja uważam, że Amarala można by było jeszcze fajnie spieniężyć, bo oczywiście można się kierować takim sentymentem i nadzieją na to, że on znowu się odbuduje, ale realnie ja też staram się spojrzeć jako taki dyrektor sportowy, który stara się zapewnić stabilność finansową klubowi. Ja bym spieniężał Amarala, bo mamy inne alternatywy. Mamy w tym momencie Sosę, który powinien być zawodnikiem na lata i który powinien mieć bardzo duży potencjał sprzedażowy, no, któremu trzeba dawać więcej szans. Oczywiście to nie jest taki profil zawodnika, jakim pewnie marzył trener Van der Brom. Ale jest też Marfiński i tutaj sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana. No bo wiadomo, można skreślić Marfińskiego, zapomnieć o nim, ale to nadal jest chłopak, który ma talent i ma potencjał sprzedażowy. Natomiast ma kontrakt do 2024 roku do czerwca, więc ten sezon i jeszcze kolejny. On jest ofiarą przepisu młodzieżowcu, ponieważ w zeszłym sezonie Skorża nie chciał korzystać z jego usług. Co jest spoko, to jest decyzja trenera, nie musi korzystać z jego usług. Co w takiej normalnej sytuacji można zrobić z zawodnikiem, można go wypożyczyć. Dlaczego nie został wypożyczony? No bo ponieważ musiała być zapewniona ta głębia składu pod względem przepisu młodzieżowcu. Bo był Kamiński, był Skóraś, no i był Marfiński. Jeżeli by nie było Marfińskiego, to byłoby duże ryzyko, że trzeba byłoby sprowadzać zawodnika z rezerw, który nie byłby przygotowany na gry na tym najwyższym szczeblu, jeżeli byłby kontuzjowany Kamiński, jeżeli nie mógłby grać Skóraś. Mogłoby tak być. No jeszcze Skrzypczak był oczywiście, ale Skrzypczak to też... No chyba nikt na niego za bardzo nie stawiał. Więc pytanie, co można z nim zrobić? Jeżeli byłaby teraz dogodna sytuacja kadrowa, dałbym mu szansę może pół roku wypożyczenia. I żeby wrócił na kolejny sezon, tylko czy znowu go wypożyczyć, bo na koniec tego sezonu będzie miał rok kontraktu, już nie będzie można było go sprzedać za dobre pieniądze. To jest mega skomplikowana sytuacja, jeżeli chodzi o Marfińskiego, bo ja go nie chcę skreślać, mimo że wiele osób go skreśla, a kontrakt jego wygasa niedługo, a on nie miał czasu, że tak powiem, zagrać w takim środowisku, które nie byłoby dla niego tak sterylne jak Lech Poznań, żeby on też mógł zobaczyć, jak gra się w innych klubach i pełnić ważniejszą rolę lidera, no bo w Lechu on nie będzie pełnił roli lidera, no bo tutaj jest za dużo talentu, za dużo mocniejszych charakterów niż on, ale jeżeli trafiłby do słabszego klubu, z pierwszej ligi przykładowo, powiedzmy taki klub, który lubi grać piłką, nie wiem, ŁKS albo Arka, jeżeli by zagrał tam naprawdę dobrą rundę, to wtedy do Lecha mógłby wrócić jako silniejszy zawodnik. To się nigdy nie wydarzyło. Podobno ze względu też na jego decyzję, ponieważ nie chciał, ale ze względu na przepis o młodzieżowcu, więc tutaj ogromna na pewno szkoda. Natomiast no tutaj na razie bym wzmocnić nie szukał, być może na lato. Jeżeli chodzi o napastnika, sprawa tutaj jest bardzo prosta. Mamy Iszaka, czyli najpotężniejszy transfer prawdopodobnie w tym okresie, oraz Szymczak, który jest bardzo dobrym, perspektywicznym zawodnikiem, no i Sobiek, który nie daje nic, a pobiera dużą pensję. Jeżeli by się dało, oczywiście ja bym Sobiecha pożegnał, natomiast Sobiek ma kontrakt do końca tego sezonu. No i pytanie, czy chciałby po prostu samemu zrezygnować z tak dobrej pensji na rzecz jakiegoś innego klubu. Trudno mi sobie to wyobrazić, myślę, że Sobiek poczeka do końca tego roku jako taki trzeci napastnik, aczkolwiek jeżeli byłoby to możliwe, na pewno bym go pożegnał i sprowadził kogoś innego do rotacji. Pojawiła się informacja na przykład o tym, że Lech by chciał może z Wolińskiego sprowadzić, ale nie widzę tego, bo to nie jest zawodnik, który pogodzi się z rolą trzeciego zawodnika, bo to jest lider jednak Lechii Gdańsk, to jest taka wola kibiców, żeby go sprowadzić, było kilka takich głosów, moim zdaniem nie ma na to szans. Jeżeli byłaby taka możliwość, najwygodniej byłoby, tak jak mówię, sprowadzić takiego skrzydłowego, jednego typowego, ale jednego takiego skrzydłowego, który byłby taktycznie na tyle elastyczny, żeby oprócz gry na skrzydle mógł jeszcze zagrać rzeczywiście jako napastnik, wtedy sytuacja byłaby idealna.
No, oprócz tego raczej większych zmian bym jeszcze nie przewidywał. Więc w takim razie, podsumowując sobie w takim razie, jakie pozycje moim zdaniem należałoby w tym momencie wzmocnić priorytetowo, to jest środkowy obrońca, ze względu na to ten okres wdrożeniowy w Lechu i na to, że odejdzie od nas no, minimum jeden obrońca. Oprócz tego koniecznie lewa obrona, no bo tam nie ma w tym momencie takiej jakości, to jest ewidentnie pozycja, która odstaje. Skrzydłowy, żeby też zapewnić sobie ten okres wdrożeniowy na to, co się wydarzy po sezonie już, w takiej dłuższej perspektywie. To są takie najważniejsze pozycje. Resztę pozycji można wzmocnić powiedzmy właśnie latem, czyli można będzie wtedy pomyśleć o kolejnym napastniku, będzie można pomyśleć o tym może cofniętym pomocniku z taką smykałką do atakowania przestrzeni i być może też ofensywny pomocnik w takim razie. Natomiast, no i też zależy to od sytuacji kontraktowej, przykładowo Czerwińskiego, co się wydarzy i od Dagerstala, co się z nim wydarzy. Więc no jak mam przed sobą bardzo ciekawy okres, ja na niego czekam no mega niecierpliwie, bo nie chcę mi się oglądać jeszcze tego mundialu. Tak naprawdę oglądam tylko mecze reprezentacji Polski, przez co jest dla mnie to jeszcze mniej atrakcyjny turniej. Wygląda się to fatalnie. Ja czekam na Lecha, bo będzie się dużo działo. W najbliższym czasie nagram też odcinek, być może znowu będzie taka przerwa dwutygodniowa, no bo o czym można w tym momencie gadać, a jak mówię, ja będę rozmawiał przede wszystkim o newsach transferowych, jakie będą się działy też. Natomiast będę robił też odcinek o rywalach Lecha Poznań w najbliższym, to co się będzie działo z Bodø/Glimt, jak to się ładnie mówi, jeżeli się nie mylę, bo mogę się mylić. No, a na razie Wam bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli do końca. Jeżeli ten odcinek, taka pogadanka Wam się spodobała, zostawcie łapkę w górę, zostawcie mi subskrypcję, będę z tego powodu bardzo szczęśliwy. No i też oczywiście zachęcam bardzo Was do zostawienia komentarza, żebyśmy mogli sobie też podyskutować, jakie pozycje Wy byście najchętniej wzmocnili, jakich zawodników byście pożegnali. No i generalnie pobawmy się w takiego dyrektora sportowego, jakie byłyby Wasze działania. Dziękuję Wam jeszcze raz bardzo za odcinek, troszkę spokojniejszy niż normalnie, bez wygłupów, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dzięki Wam jeszcze raz bardzo i do zobaczenia.